Wczoraj w Parlamencie Europejskim przemawiał pan premier Morawiecki, bronił decyzji naszego Trybunału, że prawo polskie jest ponad unijnym. Powiedział, Polska nie da się zastraszyć. Na co Ursula von der coś tam i spółka zaszantażowali. Nie da się zastraszyć. Mateusz, podtrzymaj nam piwo niemieckie. A Donald Tusk powiedział po dyskusji w Parlamencie Europejskim, że PiS zderzył się ze ścianą, ale jak się okazuje, nie ze ścianą, tylko z kuflem. A to było piękne przemówienie, spełniające kryteria pięknego przemówienia. Pełne merytoryki, retoryki, konkretyki, odnoszące się do majaczących na horyzoncie problemów. Składało się z dobitnych słów sklastrowanych, to wymyślony przeze mnie na kolanie na potrzeby chwili termin naukowy, sklastrowanych, czyli złożonych w zdania, a to pojedynczo złożonych, a to wielokrotnie złożonych. Przykłady można by mnożyć, na przykład niektórzy byli zdumieni. To tylko mała próbka umiejętności przemawiania pana premiera. I w zależności od przynależności partyjnej przemówienie premiera Morawieckiego w Parlamencie Europejskim było sukcesem albo nie. Jedni mówią a inni nie. I to jest największy sukces tego przemówienia. Każdemu, bez względu na poglądy, dał paliwo do gorącej, pełnej oczekiwanych zwrotów dyskusji. Darmowe paliwo to ważne w tych czasach. Takich przemówień nam trzeba. Ale nie róbcie ich sami w domu. To trzeba umieć. Najwyżej ze szwagrem w garażu. Ej, ale słuchajcie, to było tak dobre przemówienie, tak się go nachwaliłem, że chyba zapoznam się z jego treścią.